po prostu schować go, nie kuriera. A możesz przyjechać? Może zdejmiesz maskę? A co do mnie, to ja myślę, że jestem super pranksterką. Idealny różowy urodziny taty. Tata dzisiaj ma rociek. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Moje też. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, 30 kwietnia i właśnie, jak wam mówiłam, dzisiaj mój mąż ma urodziny. I słuchajcie, i właśnie dzisiaj postaramy się go sprankować i mam nadzieję, że nam się to uda. My cały czas robimy dla siebie jakieś żarty i to już u nas jest taka tradycja rodzinna, więc on na pewno się nie obrazi i mam nadzieję, że będzie zaskoczony. A więc co my wymyśliłyśmy z Aiszą? Aisza, co my wymyśliłyśmy? Mają być dwa prezenty, tak? Pierwszy to jaki? To jest stąd. Tort ja zamówiłam wcześniej i on już jest u nas. Pani nam przywiozła o 10:00, więc tort już mamy. I miał być jeszcze drugi prezent, dużo większy niż tort. Ja go zamówiłam niestety za późno. Zamówiłam go w poniedziałek, a było napisane, że dostawa jest od 4 do 6 dni, więc on na pewno niestety nie dojdzie. Zaraz wam opowiem, co zamówiłam. Że właśnie przez to, że ten prezent nie dotarł, to my tatę sporankujemy, tak, Aisza? Ten drugi prezent, Aisza, co? Aisza, zobaczyłam muchę czy pszczołę. Ten drugi prezent to miał być taki orbitrek do ćwiczeń sportowych w domu. Słuchajcie, tu jest ten orbitrek do ćwiczeń. Co, Aisza? Aisza, tu tylko zobaczcie. Nie, Aisza. Tu jest ten orbitrek. No i właśnie on do nas nie dotarł. I postanowiłyśmy z Aiszą, że po prostu wydrukujemy zdjęcia tego orbitreka, ładnie zapakujemy i tata to dostanie w prezencie, żeby sobie patrzył na te zdjęcia i marzył, jak on będzie z tego korzystać. No i oczywiście on jeszcze dostanie tort. Czekajcie. Słuchajcie, jak się okazało, to dzwonił kurier. Ja nic więcej nie zamawiałam, więc to na pewno jest ten orbitrek. Kurier powiedział, że on będzie za 30 minut tutaj, więc myślę, żeby po prostu schować go, nie kuriera, schować ten orbitrek do Aiszy pokoju, no i wydrukować te zdjęcia. No a gdzie schowamy ten orbitrek? Nie, tata może zobaczyć, do twojego pokoju nawet nie pójdzie, bo wie, że masz cały czas bałagan. Więc schowamy go tam i tak jak myślałyśmy, to po prostu wydrukujemy te zdjęcia, tak? Drukujemy te zdjęcia, zapakujemy, zrobimy żart. No i po prostu on dostanie później tego orbitreka. Ten sam dzień, no nie dzisiaj. Po prostu inaczej to przekręcimy. Okej, póki maluszek leży cichutko, to wydrukuję te zdjęcia. I czekam na kuriera. Ja się nie spodziewałam. Właśnie, Aisza, i przynieś ten tort. Przyniesiesz tort? Pokażemy. Zaraz drukarka się włączy, a my póki co pokażemy tort dla was. Raz. Dwa. On jest taki mocno czekoladowy, ale on jest bez cukru. On jest fit Maja z krzesełkiem. Uwaga, cichutko, dzieci, bo zaraz Elis się obudzi i już będzie masakra. Zobaczcie, ładny tort. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba nasz tort. A jeszcze co ty robisz? A, banan. Chowamy. Chowamy ten tort. Musimy gdzieś go jak najdalej schować. Wydrukujemy to zdjęcie. O. Kolorowo drukujemy, tak? Tak. Na całą stronę będzie. Dobra, drukujemy. Maluszek śpi. Ej, musicie być cicho, naprawdę, bo on zaraz się obudzi. Maja! 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 Słyszysz mnie? Posprzątaj proszę ten bałagan. Co? Już idzie. O, jak on drukuje. Już mamy zdjęcie orbitreka. Dobra, wystarczy nam to jedno. Okej, my czekamy na kuriera. Maja, musisz posprzątać, wiesz? Bo jest rano, to wszystko już tutaj wysprzątałam i Maja znów zrobiła bałagan. Życzę wszystkim miłego dnia i spotkamy się troszeczkę później. Jestem w szoku, zobaczcie, tu jest ta paczka. I tu właśnie dziękuję kurierowi, który po prostu rzucił mi tą paczkę. I słuchajcie, ta paczka waży chyba 70 kg, jak nie więcej. Ja po prostu nie dociągnę tego do domu. I nie wiem, co mam teraz robić. Pójdę do domu, zadzwonię do męża. Powiem, że przyszły rzeczy do ogródka czy coś. Słuchaj, gdzie teraz jesteś? Maja, tu. A możesz przyjechać?
Tak, bo tutaj jest paczka taka duża z rzeczami do ogródka, tam stolik i tak dalej. I my po prostu nie damy rady tego dociągnąć do domu. Będziesz? Już wróciłam do tej paczki. Mąż ma za chwilę już tu być, bo jest w garażu, zostawia auto. No i nie wiem, co wyjdzie z tej niespodzianki. Widzę, już właśnie idzie. Już idzie, za chwilę poznacie mojego męża. A niektórzy już go znają. Może zdejmiesz maskę? Dzień dobry. Słuchaj, tutaj jest paczka do ogródka. Do ogródka? Co? Do ogródka, co? To jest rower. Słuchajcie, ja właśnie teraz mam takie uczucie, że ja chciałam kogoś sprankować, a sprankowano mnie. Dobra, to dla ciebie prezent na urodziny. Prank się udał. Tak, to jest dla ciebie prezent. Będziemy ćwiczyć teraz. Dobra, zabierzesz tą paczkę? Dasz radę czy nie? Zaraz sprawdzimy. Właśnie ja się nie spodziewałam, że to jest takie ogromne. Ale duże, no. No, słuchajcie, to jest właśnie ten wujek Pablo. Cześć wszystkim. Ja wróciłam do maluszka, zostawiłam męża z tą paczką. Więc niespodzianka z tym orbitrekiem nam się nie udała. Zostaje tylko tort. Tort tata dostanie wieczorem. U nas już wieczór. Póki ja usypiałam maluszka, dziewczyny już tutaj przygotowały, zobaczcie. Są czapeczki, tak? Tak. Szklanki. Fula, i piccolo, i trele morele. Więc będzie super impreza. Dzisiaj nadmuchało tu baluniki. Za chwilę przyniosę tort. I to w sumie wszystko, co dałyśmy radę zrobić. A co do mnie, to ja myślę, że jestem super pranksterką. I więcej ja już jakoś pranków robić nie chcę. Dobra, niosę tort, zawołamy tatę, zobaczymy, czy żyje nasz tort. Żyje? Żyje. Żyje. Aisza też, zobaczcie, zrobiła... To jest zamek. Zamek. I jogurtę. Dla taty? Tak. Więc dziewczyny się przygotowały. Mama! Nie wiem, a kto tort? Mamy tu świeczkę. Ile tata ma lat? Ile tata ma lat? 10. Niech będzie 10. Tata dzisiaj kończy 38 lat. Ja mam dużo. Ja mam 8. Raz, dwa, trzy. Dobra. 100 lat, 100 lat. Tata zawołać. Tata musi zawołać. A Isza jeszcze znalazła różowe serwetki. Więc idealne różowe urodziny taty. 100 lat, 100 lat! Otwieraj oczy! Żyje, żyje! 100 lat, 100 lat! Czapeczko ma ubrać tatę, czy nie? Tak! Małe urodziny. Tata dzisiaj ma rociek. Miałyśmy jedną świeczkę, co zrobimy? Nie, Maja, nie! Masz życzenie? Tak, pomyślałeś? To nawet, zobaczcie, tu maluszek przyszedł też. Dobra, raz, dwa, trzy, wszystkie razem. Kiwi chcecie? Kiwi! Nie, ja nie chcę, ja proszę nie chcę. Dziewczyny pod stołem. Kroimy tort. Maja, już na stole, już Maja na stole. Majka, to jest bezglutenowy tort. On jest w ogóle fit, bo tam jest wewnątrz na mleczku kokosowym. Kona. Tak, kona, a tu z góry kona. Gorzka czekolada. Ja chcę zjeść to. Chcę zjeść. Ja wiem, jaki wybiorę ten. A tam wewnątrz chyba malina jest, na ile pamiętam. Tak? Zobaczcie, jaki ładny jest wewnątrz. Wow.
To Maja. Dzisiaj jemy tort, a od jutra tata zaczyna ćwiczyć. Tak? O nie. Tak. O nie. Teraz już wiecie, jak wygląda mój tata. Tort zjedzony. Już teraz wiecie, jak wygląda mój mąż i tata dziewczynek. Kończymy powoli tego vloga, ponieważ maluszek już nam marudzi. Jeżeli filmik wam się spodobał, to... Do zobaczenia, pa pa! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam!